Gratyfikant Nexo, Nexo Pro. Szyfrowanie wydruków kadrowych, odcinka z wypłaty i deklaracji PIT-11. Podczas wysyłania niektórych wydruków wiadomością e-mail możliwe jest wykorzystanie mechanizmu szyfrującego. Po zaszyfrowaniu pliku umieszczonego w wiadomości e-mail odbiorca będzie zmuszony do podania hasła w celu jego odczytania. Sposobami szyfrowania na chwilę obecną są PESEL, NIP, hasło losowe, hasło własne. Ustawienie szyfrowania możliwe jest w oknie wydruku po włączeniu wysyłki wiadomości e-mail. Odbiorca w celu odczytania przesłanego do niego pliku musi podać hasło. Hasło do odbiorcy należy przesłać w wiadomości SMS. Autotekst sposób szyfrowania dokumentu został dodany w nowym szablonie wiadomości SMS o nazwie Wysyłka informacji o zaszyfrowanym dokumencie. Po kliknięciu w przycisk OK program umieszcza drukowany dokument w pliku archiwum ZIP i dokonuje szyfrowania. Przygotowuje też wiadomość SMS. Warto wiedzieć, że w tej wersji szyfrowanie oprócz wysyłki deklaracji włączone jest dla modułu wypłat, rachunek, karta wynagrodzeń, analizator wynagrodzenia, odcinek z wypłaty. Modułu pracownicy, karta wynagrodzeń, informacja roczna dla osoby ubezpieczonej. Umów, zaświadczenie, wypowiedzenie. Wydruków RTF, powiązanych z umową i pracownikiem. Domyślne parametry szyfrowania znajdują się w danych pracownika w zakładce Inne.